gościa specjalnego. Jest nim Tomasz Niewiński, który tutaj czeka na nas. I to jest facet. To jest major, pilot rezerwy, który za chwilę z nami porozmawia. A zanim to nastąpi, pokażemy Państwu bardzo króciutki filmik o ratownictwie lotniczym, w którym właśnie nasz pilot bierze udział. Tak? Także zapraszam. Raz. Może ja na wstępie tak, ty jesteś bielszczaninem, prawda? Dokładnie, rocznik 7-2. Tak. Jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, prawda? Zgadza się, i podstawówki jedynki. Tak, jesteś twórcą polskiej eskadry TSAR, Combat Search and Rescue. Maszyny, którymi latałeś, to TS-11 Iskra, MI-2, W-3 Sokół, MI-17, MI-24, W-3 PL Głuszec i obecnie latasz na EC-135. 135, ok. To może zacznijmy od początku. Skąd takie zainteresowania? Jak to się zaczęło? To jest ciężka sprawa do rozgryzienia. Jak powiem, jak tam trafiłem, to nikt nie uwierzy. Kult Bruce'a Lee, wejście komputerów, zamiłowanie do informatyki, poszukiwania szkół, które może mają wśród swoich przedmiotów jakieś sztuki walki albo informatykę. Wtedy tego nie było. I były trzy szkoły. Górnicza i liceum lotnicze. I jak na razie do tej pory nie ma żadnego zamiłowania lotnictwem, tylko modelarstwo. Złożyłem podanie, przeszedłem badania, co było szokiem dla naszego lekarza. I WF-isty? Też. Pani wychowawczyni stukała mi w głowę, gdzie ja się pcham. No ale jak już dostałem się, to trochę inaczej wyglądała. W każdym razie na początek dostałem się do liceum lotniczego w Dęblinie. No i były moje upragnione sztuki walki, była informatyka, były komputery. Lotnictwo, powiedzmy, że tliło się pomału. I pojawił się pewien film. Ten film praktycznie przekonał mnie, że to jest jedyna moja droga. Nie wiem, czy ktoś coś takiego przeżył, ale to wywaliło w ogóle moje postrzeganie świata i wszelkie priorytety. Czy mówimy o filmie, który niedługo tutaj pokażemy? To jest ten film. Okej, czy wiecie Państwo, jaki to jest film? Mówimy o filmie Top Gun z młodym naszym Tomem Cruise'em. No i co tam było takiego, co tak mocno zapadło ci w ciebie i zostało z tobą przez tyle lat? W zasadzie nie przygotowałem się, żeby odpowiedzieć, co dokładnie się stało. Próbuję wynaleźć w odmętach pamięci, co to było, ale na początek fascynacja tym sprzętem, który zobaczyłem. Później muzyka wrzucona w odpowiednim momencie, łechtająca zmysły i doprowadzająca do jakiejś tam euforii. No i co ci dużo powiem, no. Co czyli stać pilotem. Okej, czyli też taki dreszczyk emocji, akcja, takie rzeczy? Tak.
Tak, wszystko. Bo no nie wiem, no ludzie niektórzy pamiętają, jakie to były czasy szarzyzny naszej. Jeszcze komuna się trochę tliła, a zobaczyłem inny świat, inny sprzęt. Miałem możliwość to porównać. Oczywiście wiadomo, że tam było to solidnie przypajeżone i nie wszystko zgodne z możliwościami tych sprzętów, ale ja wtedy tego nie wiedziałem i dałem się kupić. Okej, to żeby dostać się do takiego dęblina, to ile pompek trzeba zrobić albo no, jakie tam? Bo to z tego co pamiętam, to gdzieś takie straszne ćwiczenia fizyczne było. Trzeba wykonywać. Pompki to jeszcze mały pikuś. No właśnie, co tam trzeba? Cały zestaw przeróżnych ćwiczeń. Podciąganie to była masakra. Na jednej ręce? No później były na jednej. Kult ciała w liceum lotniczym był bardzo istotnym elementem. No i co dalej? Dostałeś się najpierw do liceum, tak? Skończyłeś liceum i szkoła wyższa, oficerska, tak? Tak, szkoła wyższa oficerska, zacząłem latać na iskrach. Oczywiście Iskra, próbowałem. Odrzutowiec polski. Tak. To był taki ciekawy eksperyment. Nasi rządzący wybrali sobie akurat mój rocznik. Wysłano ludzi na odrzutowce bez żadnego przygotowania lotniczego. Chcieli zobaczyć, czy sobie tacy młodzi twardziele poradzą. Wsi to było solidne, bardzo dużo ludzi odpadło na tym, a ci co zostali, to dalej latali. I dopiero wtedy zaczęły się przygotowania, typowo lotnicze egzaminy, ale najpierw był lot selekcyjny, właśnie ten eksperymentalny. Okej, czyli po prostu duże przeciążenie, głośno, szybko. Tak? Bo nie jest głośno. Iskry to polskie czy sowieckie? Jakie to jest polska maszyna, pan Sołtyk to wymyślił, zaprojektował. Poddźwiękowy, jednosilnikowy, doskonały samolot. Właśnie w tym roku pożegnaliśmy go. Tak. Bardzo dużo wybaczał młodym adeptom. Robili cuda na tych samolotach i większość przeżyła to, co zrobiła. Jeżeli były jakiekolwiek katastrofy, to najczęściej był to czynnik ludzki. Bardzo rzadko zawodził sprzęt. Wspaniały samolot i nie dam nikomu nic złego powiedzieć na tą maszynę. Czy to taki samolot, że miał taką jakby szpilę na dziobie wystającą? Nie, on taki jest. Okej, dobra. To mówisz o MiG-u 21. Może. Ja z samolotami, takich z samochodami, bardziej po kolorze. No dobra, czyli tak, pierwsze sito, selekcja, a potem prawdziwe szkolenie. Co to za szkolenie? Na początek oczywiście taka poważniejsza nauka lądowania, nawigowania, startów oczywiście też z przeciążeniem, bez klap, z klapami, ćwiczy się różne awarie. Później przechodzi się pilotaże zaawansowane od prostego średniego do wyższego. To już są przeróżne fikołki. Do tego oczywiście dochodzi nauka wyprowadzenia z korkociągu. I co to jest korkociąg? Nie wiem, czy widziałeś, jak tak samolot się kręci, ten pilot nic nie może zrobić, wali w ziemię. To właśnie coś takiego. Zrywają się wszystkie strugi, nie ma siły nośnej. Czekaj, co to jest struga? Przepraszam. Napływ powietrza na profil skrzydła, dzięki temu to się trzyma. Okej, dobra. Jako jedyni na świecie to robiliśmy. Nikt na świecie nie ćwiczył wyprowadzania z korkociągu, ani wprowadzania w korkociąg. Zazwyczaj inni uczyli się tego na samolotach tłokowych. Na odrzutowcu nikt. A jakie psychologiczne testy sprawności od tej strony, na przykład jak szkolenie wyglądało? No bo to trzeba...
ewidentnie pilot to ktoś z wysokimi bardzo umiejętnościami psychologicznymi, tak mi się wydaje, tak? No tak, jeżeli wsadzą cię do kabiny i zasłonią i nic nie widzisz i musisz przelecieć z punktu A do punktu B, po drodze w strefie wykonać jakiś pilotaż, no to chyba musisz być mocny psychicznie. No właśnie, jak ktoś w windzie się zatrzaśnie i tam bardzo źle się czuje, to raczej nie bardzo mu chyba zostać pilotem. No właśnie, to może nie w tym kierunku. Chodzi o to, żeby zachować zimną krew, nawet jak trzaśnie i się przestraszysz. To nie pokazuj tego. I da się tego nauczyć? Nie wiem, miałem tak. O. Czyli taki wewnętrzny spokój i opanowanie przede wszystkim, tak, żeby ten czynnik ludzki nie zadziałał. No jak zadziała, to jest katastrofa. Czyli albo kłopot. Czyli jakaś panika, coś takiego? Jeżeli widzisz zagrożenie, to co robisz? No. Boisz się, tak? Jeżeli zaczniesz działać pochopnie, robić jakieś gwałtowne ruchy niepotrzebne, możesz sobie zaszkodzić. Nawet jadąc samochodem, nagle zaczniesz machać kierownicą, czy za mocno wciśniesz hamulec, jak nie masz ABS-u, to jesteś załatwiony. Musisz najpierw na zimno przeanalizować, co się stało i co z tym zrobić. Jak tego nie zrobisz, to jest ciężko. A nie dość, że masz ten sprzęt, to tak jak w wojsku jeszcze musisz się spodziewać innych czynników, które mogą ci zaszkodzić. No i musisz to na chłodno przeanalizować, wykorzystać to, czego się nauczyłeś. W instynkt musisz włożyć wiedzę. Czyli przede wszystkim instynkt, a potem wiedza. Ale tą wiedzę musisz tam wsadzić jako odruch. Czyli też jakby instynkt. No bo normalnie reagujesz na gorące tak, że dotkniesz i zabierzesz rękę. A do tego jeszcze wiedza, jeżeli wiesz, że na przykład z tyłu jest znowu ogień, to żeby jej nie cofnąć za mocno. Okej. Na początku ją tylko cofniesz i pewnie włożysz w drugi ogień. Ale jak się nauczysz i będziesz wiedział, jak to analizować, to zatrzymasz. Może jeszcze coś zgasisz. Okej, czyli duża ilość doświadczenia, misji, tak? To chyba też jest bardzo ważne. Bardzo. Bo to wszystko trafisz, analizujesz. Tam te tryby pracują, zapisują i po jakimś czasie nawet nie wiesz, że to zrobiłeś, a to robisz. Taka pamięć mięśniowa tak zwana, tak? Tak. No dobra, Wyższa Szkoła Oficerska w Dęblinie. Kończysz ją, tak? Tak. No i co dalej? No tam był mały taki problemik. Jak wyszliśmy z bloku sowieckiego, wymyśliliśmy, że będziemy robić Amerykę w Polsce. Tak. No i wpadła idea, że musimy mieć kawalerię powietrzną, a nie ma pilotów na śmigłowce. No i znowu mój rocznik oczywiście doświadczalnie został ucięty o połowę. Połowa ludzi została na samolotach, a drugą połowę przenieśli na śmigłowce. I takim sposobem skończyłem jako pilot śmigłowca, mając wpisany PSN, czyli pilot samolotów nacinkowych. Okej. Okay. Czy śmigłowiec to samo co helikopter? Dokładnie. Tak? Tylko to jest zapożyczone słowo z angielskiego. Okej. Okay. Czyli nie w czasy, a wakacje. Okej, okay, śmigłowiec. I co dalej z tymi śmigłowcami? Trafiłem do kawalerii. Tam przeżyłem trochę ostrej wojaczki. Połączyli nas z takimi jakby siłami specjalnymi. Największych twardzieli tam ściągali. A o jakości tego może świadczyć to, że bonzowie mafijni wszystko robili, żeby ich żołnierze dostali się do nas i przeszli szkolenie. A, okej, okay, okej. Okay. Czy miałeś propozycję? Nie. Okej, okej. Okay, okay. No dobra, a dalej co się działo? Później przyszedł Irak. Wielka reforma armii. I znowu
przypomniano sobie, że jest taki pan Niewiński, który był w Ameryce i czegoś się nauczył o combat sarze. Pojawiła się taka możliwość, że może będziemy wysyłać samoloty na wojnę i trzeba coś z tym zrobić. Później rozkazem dowódcy wojsk lądowych powołano eskadrę bojowego poszukiwania i ratownictwa, to jest właśnie ten Combat SAR, i wyznaczono mnie, żeby to stworzyć od podstaw. To było w Inowrocławiu już, bo oczywiście pół Polski przemieszkałem, i Tomaszów, i Leśnicę, i Warszawę, i w końcu trafiłem do Inowrocławia, gdzie taką eskadrę budowałem. Ta eskadra ma za zadanie wyciąganie przeszkolonego personelu z tyłów wroga. I ten personel musi być przeszkolony i wyposażony, żebyśmy go podjęli. Najtrudniejsza operacja lotnicza to jest operacja tak zwana combined, czyli wielonarodowa, wielosiłowa. Wszystko jest zaangażowane, co tylko może być. Czyli taki mechanizm połączony. To joint, a combined to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Jeszcze bardziej skomplikowane. Okej. Czyli masz takie wojenne doświadczenie? Marne na szczęście. Byłem tylko w Afganistanie przez 3 tygodnie i tam mały epizodzik przeżyłem, ale nie lotniczy. Okej. No i co dalej się działo? Przyszła pora zawiesić czapkę na wieszaku. Czekaj, no to już emerytura wtedy, tak? Tak. Okej. I wymyśliłem sobie, że może by tak ten Combat SAR wykorzystać. Jak już tak miałem wyciągać tych ludzi, to może tu pomogę komuś. No i zapisałem się do LPR-u, zgłosiłem akces. Po jakimś czasie przyjęto mnie i tak już jest. Okej, we Wrocławiu, tak? Tak, zaczęło się od Gliwic, tam 3 tygodnie tylko byłem. Braki, widzieliście koniec filmu, stąd te braki były. Trafiłem do Wrocławia. Czyli ratownictwo powietrzne, tak? Tak to się nazywa? No tak można to nazwać. Czyli latacie no do takich najgorszych wypadków chyba, co? Gdzie tam... Latamy do wszystkiego. Nie ma najgorszych. No i zagubionych turystów gdzieś tam w górach też widziałeś? Wszystko się zdarzyło już. Okej. I co, jak ratujesz, to na sekundy czy na minuty musisz wszystko liczyć? Jakie to są jednostki czasowe? Do startu mamy 3 minuty od czasu odebrania zgłoszenia. Dolot, w zależności od tego, jak daleko, to może być nawet 30 sekund, bo i taki się zdarzył. Albo 20 minut, 15, 5, 10, różnie bywa. Jest chwila na ocenę miejsca do lądowania, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, a posadzić jak najbliżej, jak najszybciej. I na tym na razie moja rola się kończy. Służby medyczne wchodzą, czyli mój lekarz i ratownik, i znowu, jak oni mi go włożą, lub też razem, jak włożymy pacjenta do śmigłowca, to znowu jest moja rola, żeby jak najszybciej tego pacjenta dostarczyć. Tu już nie są 3 minuty, tylko ja już wiem, gdzie lecę. Staram się jak najszybciej go dowieźć do szpitala i na szczęście jeszcze nikt nam nie umarł w powietrzu. Co jakiś czas czytam gdzieś tam, że komuś przy śmigłowcu oderwało łeb, bo się nie schylił. Jak to możliwe? Zawsze się zastanawiałem, przecież jak jest śmigłowiec i są te śmigła, to przecież to jest wysoko. Jak to głowę może urwać wychodzącemu komuś? Weź wytłumacz. Jest kilka takich wrażliwych miejsc. Pierwsze to śmigiełko ogonowe, jeżeli taki śmigłowiec posiada. Na ogonie, tak? Tak. My akurat mamy fenestron, taki wentylator, czyli ciężko tam głowę włożyć.
Jeżeli macie obrys wirnika, to przy końcach łopat najczęściej takie wypadki się zdarzają. Jest to możliwe, jeżeli po lądowaniu na przykład trymer zadziała tak, że wybuchnie drążek do przodu i łopaty schodzą bardzo nisko wtedy. Jak jesteś blisko kadłuba, nie grozi ci coś takiego, ale tam na końcu, gdzie są te łopaty, jest taka możliwość. I kolejna sprawa przy wyhamowywaniu wirnika, bo wirnikiem można hamować, jak go się wyłączy. Jeżeli łopaty są bardzo elastyczne, tak jak w śmigłowcu W3 Sokół, to one schodzą nawet do wysokości pasa. Okay, jeżeli wiatr przedni zawieje, to ta łopata zajdzie bardzo nisko. No jeżeli znajdzie się tam jakiś delikwent, to nie przeżyje tego na 100%. Jak można radzić sobie ze stresem? No bo twoja praca, oprócz tego, że twój brat twierdzi, że jest to twoja największa życiowa pasja, no to jednak to nie jest tylko zabawa. To jest ciężka psychologiczna robota, no jakby nie patrzeć. Jak sobie z tym radzić? Są jakieś metody takie uodparniania się albo wzmacniania się w tym? Czy to trzeba mieć taką, tak się urodzić, mieć taką biologię? Nie wiem. Ja na przykład nie pamiętam nigdy twarzy nikogo. Wszystko mogę powiedzieć dokładnie, co się wydarzyło, gdzie leciała krew, co było rozbite, ale twarzy nikogo nie pamiętam. Taką mam jakąś psychikę. Kasuje mi to po prostu. Oczywiście zdrowo jest też od czasu do czasu się wyluzować. Tak, tak, to na pewno. To na pewno. A jak się wyluzowujesz? Nie powiem. Drodzy Państwo, może macie jakieś pytania do naszego prelegenta? Pytajcie. Miałem takie pytanie, Jerzy Strzelczuk. Panie Mojorze, tak się złożyło, że ja się nie dostałem do liceum, pada wzroku. Może fachowe pytanie, autorotację pan zaliczył na śmigłowcu? Chodzi o pełną? Raz na szkoleniu. Na szkoleniu na Głuszca właśnie w Świdniku z pilotami oblatywaczami ćwiczyliśmy autorotację pełną. Z wyłączeniem obrotu silników. Jestem też instruktorem na Robinsonie i parokrotnie lądowaliśmy bez obrotów na silniku po prostu, bo się przycięła manetka. To jest to samo, co by nie było silnika, bo wtedy sprzęgło tak pracuje, że łopaty kręcą się same. Ale takiej awaryjnej, prawdziwej nie. Tylko takie szkoleniowe. A dlaczego to mówię? Bo pamięta pan katastrofę, gdy premierem był pan Miller. I, tak. I doszło do katastrofy zresztą w okolicach Wrocławia. No i pan Miller zachował się tak, że wybronił pilota, którego no, chciano obciążyć po prostu za błędy, które popełnił. Ale dzięki jego jakby postawie uratował wszystkich. No fakt, że tam drzewo weszło do kabiny, ale to było mistrzostwo świata wtedy. Bo wtedy doszło do pełnej autorotacji. Tak, do tego było oblodzenie. Sporo maszyna tutaj przyjęła, to trzeba powiedzieć, że gdyby to był inny śmigłowiec, to by tak dobrze się nie skończyło. Moim zdaniem może nie musimy bardzo gloryfikować tego wydarzenia. Jest to mistrzostwo, ale nie mistrzostwo świata. No. Bo samo to, co się stało, stało się. Jak do tego doszło, to już inna sprawa, że nie został włączony system. No. Najważniejsze, że wszyscy przeżyli. Tak jest, to jest. Trochę się poranili, tylko trochę bolało. No i właśnie o to chodzi. Czyli tyle samo startu wylądowania. Bo ja tutaj, przepraszam, nie będę oglądał filmu, bo jako fanatyk lotnictwa to już go oglądałem. Tylko chciałem powiedzieć właśnie, żebyśmy zauważyli,
na postawę pana majora. Może on nie chce powiedzieć, jaka nauka jest ciężka. O samej meteorologii lata pan w górach. To jest naprawdę, to jest, my sobie nie zdajemy sprawy. To, co zobaczymy na, zobaczą państwo na filmie, to jest Hollywood. Ale pan major pamięta, przyszły takie czasy, doskonale pan to ujął, kiedy mieliśmy wchodzić do NATO, Amerykanie się przestraszyli, że nasi piloci na myśliwcach latają 70 godzin rocznie, a w Stanach chyba 140 minimum. Nie było 70 wtedy, no. Ledwie 40 wyciągnęli. Ledwie 40, a żeby utrzymać pilota jakby w tym, to w Stanach chyba 150 było minimum. 120 najmniej. Tak, a jeszcze o filmie Top Gun. Dwa nieudane lądowania na lotniskowcu i człowiek jest, pilot jest odsyłany na ląd, żeby dalej trenował. Bardzo dobrze pan tutaj ujął pewne sprawy, tylko że może część ludzi się nie orientuje, ale przed jakimi faktami stanęło polskie lotnictwo? No już nie będziemy mówić tam o wielu innych. O wojskowym lotnictwie. Nie było lekko. No nie, akurat na przyłom. Ja jeszcze mam pytanie. Proszę, Jola. Pan latał samolotami naddźwiękowymi. Nie. Nie? Nie, ja latałem na TS-11. No dobra, dobra, ale odrzutowcami pan latał, nie? Tak, szybkimi. I moje pytanie dotyczy testów wytrzymałościowych. Czy już na etapie szkoły średniej, czy też wyższej sprawdza się predyspozycje na przetrzymanie przeciążeń tych i jakby odsiewa się tych, którzy nie dadzą rady, czy też jakby jest jakaś metoda treningu i czy ciało się jakoś adaptuje? Im więcej się lata, tym bardziej jest pilot odporny na te jakby fizjologiczne problemy. Czy jest tak z tymi przeciążeniami, że można się zaadaptować, tak jak na przykład wchodząc wyżej i wyżej w góry? I im częściej to robisz, to już masz ten organizm wyćwiczony. Jak to jest? Można zaadaptować się latając, ale to jest za drogie. Dlatego wymyślono taki przedmiot KSPDL. To są to takie różne huśtawki, fikołki, trenażery do sprawdzenia swoich możliwości mięśniowych. Są specjalne zadania, które trzeba wykonać. Jest tak zwane koło rańskie, w którym się człowiek kręci w przeróżnych kierunkach. Ma jakiś tam tak zwany zestaw figur, które musi wykonać, żeby pokazać, że błędnik doskonale sobie z tym radzi. Później jest dopieszczenie tego na takiej huśtawce, która nazywa się loping. Stoi się na niej. Oczywiście nogi są wpięte i ręce i ona nie dość, że się tak kręci, to jeszcze tak. I dopiero po takim treningu bierze się, który, o ile zaliczy się ten trening, bierze się takiego pilota do Warszawy na wirówkę i na wirówce sprawdza się, ile wytrzyma przeciążenia. Na początku było tak, że się sprawdzało, ile wytrzyma, a ja już jak trafiłem na to szkolenie, to był limit dolny. Jeżeli ktoś ten limit osiągnął, to znaczy, że się nadaje. I tak to wygląda teraz. Nie odpłynąłem, bo ja już byłem na tym limicie, tam 5-7 trzeba było wytrzymać. To jest dużo. Jakie to uczucie jest? Waży się prawie 6 razy tyle. I trzeba jeszcze oddychać, otwierać oczy. Pojawiają się lampki, wiadomo, no, wzrok się zawęża coraz bardziej i one tam pojawiają się. I różne kolory są i trzeba wciskać przycisk, jak się widzi jakiś określony kolor po tym
wnioskują i w parametrach ciała, że jeszcze człowiek jest świadomy i wie, co robi. A czy wciążenie wpływa na przykład na odbyt wzroku? Nie. Robi się trochę szaro. Ja kiedyś na Iskrze pozwoliłem sobie załatwić się pięknie. To zrobiło się ciemno i widziałem numer na celowniku, który był na czerwono namalowany, tak jakby się świecił. Taki był efekt. Ale na ostrość nie wpływa. A może najbardziej takie ekstremalne loty, jakie pan przeżył, doświadczył, takie, który się zapamięta do samego końca. Zresztą ta historia, a la hollywoodzka. Może nie hollywoodzka, ale dobrze mi się zapaliło. Jeszcze latałem wtedy na Iskrze. Nie było GPS-ów. Latałem tutaj w Białej Podlaskiej. Super lotnisko. Jedyna możliwość, żeby zorientować się, gdzie się jest, to był pułkowy punkt naprowadzania. I tam była awaria. Oczywiście o tym wiedzieliśmy od początku. Wszyscy skrupulatnie przygotowali się do trasy. No i takiego miałem pecha, że akurat zaciągnęło pięknie chmurami. Nie można było lecieć ani niżej, ani wyżej, tylko właśnie na tej wysokości, bo były korytarze lotnicze. I żeby się z nikim nie zderzyć. Plus do tego był solidny wiaterek od zachodu, który pchał na wschód. No i tak sobie leciałem, mierzyłem czasy, sprawdzałem kursy. Oczywiście były plotki, bo to było zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego, że na Białorusi bardzo chętnie lutną z jakiejś opelotki, jeżeli się tam do nich wleci. No i tak sobie lecę, mam jeszcze 5 minut czasu, urywają się chmury, patrzę, duży las z tyłu. Nie widziałem takiego lasu z tyłu nigdy, a w oddali jakiś tartak. To może być hajnówka. Muszę Państwu powiedzieć, że całkiem zagrzało mnie. Byłem na 9 kilometrach. Wykonałem niesamowity manewr nurkowania. Przekroczyłem prędkość dozwoloną, chyba 850 było, czy 60, już nie pamiętam dokładnie. Uciekałem jak najszybciej do ziemi, żeby mnie opelotka nie dopadła. Opelotka to te rakiety, działa inne, które czatują tylko na samoloty. Oczywiście wydawało mi się, że już coś koło mnie przeleciało. Wrażenia były niesamowite. Doleciałem, jak już byłem pewien, że jestem nad Polską, dopiero wzniosłem się na taką wysokość, żeby nie przywalić w drzewo żadne. Próbowałem wezwać kogoś, czy mnie widzi, gdzie ja jestem i tak dalej. Na szczęście wróciłem na lotnisko, ale muszę Państwu powiedzieć, że wtedy tylko 2 lata latałem. I to chyba największe wrażenie na mnie zrobiło, że ktoś mnie zestrzeli. Na szczęście to była najgorsza przygoda jak dotychczas. Reszta to nieistotne, jakieś tam awaryjki, które nie wpływały w zasadzie na bezpieczeństwo. Ja nie jestem specjalistą, ale chciałbym, żeby może Państwo podzieli wiedzą. Są różne prądy powietrzne, prawda? Są różne ciśnienia na różnych wysokościach. Jak to wpływa na lot śmigłowcem? Czy to wpływa na jakieś turbulencje albo jakieś inne nieprzyjemne doznania podczas lotu? Powietrze to jest tak jak droga dla samochodu. Jak są dziury, to rzuca. No i właśnie ta turbulencja to rzuca. Im wyżej, tym mniejsza gęstość powietrza, to znowu wpływa na możliwości aerodynamiczne, czyli spada siła nośna. Jak śmigłowiec
do wysokości 2 km chodzi jak żyleta w tym powietrzu, praktycznie cokolwiek nie zrobię, to on to wykona, to im wyżej, tym ciężej. Plus do tego spad mocy silników. No. Temperatura również bardzo mocno wpływa. Nie wiem, czy Państwo słyszeli coś takiego jak wysokość gęstościowa. W zależności od tego, jaka jest temperatura, siła wiatru, jaka wysokość, śmigłowiec, ja to tak tłumaczę uczniom, że on myśli, że jest na przykład na 2 km, ale nam wskazuje, że jesteśmy na 1 km. Po prostu warunki potrafią tak się zmienić, że dość nisko może być tak, jakby było bardzo wysoko. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem. Po prostu warunki zmieniają się nieproporcjonalnie do normalnego gradientu z dnia. I wszystkie przyrządy są wykalibrowane z jakimś gradientem. Coś tam się zmienia. Zmienia się właśnie ciśnienie, wysokość, temperatura i to musi spadać w jakimś tam cyklu. Ale jeżeli to zostanie zakłócone, to tak naprawdę śmigłowiec czuje, że jest znacznie wyżej niż jesteśmy w rzeczywistości. Wtedy możemy być bardzo zaskoczeni tym, że on nam spadnie na ziemię. Szanowni Państwo, naszym wyśmienitym gościem był pilot, major rezerwy, pan Tomasz Niewiński. Bardzo dziękujemy za spotkanie. A za chwilę film program 1986 rok. Wielka superprodukcja. Poproszę tutaj Sylwka Niewińskiego, brata Tomka, na sekundę. Sylwek w 4 zdaniach opowie o tym filmie, a ja pójdę tam i przygotuję do wyświetlenia kopię. Witam. Film z 86, box-office'owy hit. Brytyjczyka Tonego Scotta, brata Ripley'a. Ktoś może, większość pewnie zna. Zrobił Obcego, pierwszego Gladiatora. Młody Tom Cruise. Angaż po filmie z Ridleyem, legenda. No i to były jego drzwi do Hollywood. Dużo jest takich smaczków. Tonego Scotta bardzo lubił zdjęcia w zachodzącym słońcu. Różne takie właśnie można by chwycić smaczki w tym filmie. No i każdy film był przepełniony muzyką, no, taką pasującą do scen, soundtracki z jego filmów, jak Top Gun, czy powiedzmy Gwinnia z Beverly Hills, druga część. No to po prostu legenda 80-tych lat. Także zapraszam, no, na pewno już wszyscy widzieli, a może nie? Nie wszyscy. A okej, okay. No to dobrze. Także no teraz mieliśmy kontynuację, też bardzo, bardzo kasowa. No w ogóle tam bez chińskiego rynku, bo Chiny nie wzięły ze względu na to, że na kurtce tutaj będzie widać, jest flaga Tajwanu i Japonii, także no Chiny to jest taki duży rynek dla filmów hollywoodzkich. Praktycznie 100%, znaczy 50% zarobku to jest zawsze w Chinach. No i na dzień dzisiejszy sprawdzałem, to ma na koncie 1 422 000 000, także. I co ciekawe, jest 3. miesiąc w kinach, praktycznie traci widzów. 3., 4. miejsce po weekendach, także tym bardziej, że na streamach wyszedł w zeszłym tygodniu, to powinien już tracić, a praktycznie nie traci widowni. Także jeżeli ktoś nie oglądał dwójki, jedynka dobry wstęp, bo jest powiązana z dwójką. Także, no nie wiem, no efy, prędkość i muzyka, także zobaczycie. No jeżeli ktoś nie widział, to nie będę zbyt dużo zdradzał, także zapraszam.